Siema, jest Marek. Dzisiaj u mnie na kanale nie było filmu, a to dlatego, że minął jeden dzień od zakończenia mojej walki na Fame MMA 5. Nie ukrywam, że troszeczkę zmęczyłem się podczas tej walki, musiałem używać naprawdę dużo rozumu, co nie zdarza mi się na co dzień. No i po prostu tak wyszło, że ciężko było nam nagrać normalny film, ale od jutra zaczynamy znowu 7 filmów w tygodniu, codziennie o godzinie 15:30, w weekendy troszeczkę wcześniej, ale dzisiaj zamiast tego macie na kanale kamerzysty, taki jakby skrót tej walki, także drodzy Państwo, zapraszam do oglądania. Okej, Marek, przed analizą zadam Ci kilka pytań, takich najbardziej, wiesz, pożądanych przez ludzi, na które by chcieli uzyskać odpowiedź. Czy wchodząc do oktagonu, czułeś stres? Ja jak najbardziej, trochę się stresowałem, zwłaszcza, że tą walkę oglądało ponad 10 tysięcy osób na hali oraz kilkaset tysięcy podczas pay-per-view, więc zdecydowanie stres był. Nie wiedziałem wtedy, czy wygram, nie wiedziałem wtedy, czy spełni się mój game plan, a mój game plan był taki, żeby go obijać przede wszystkim lewym prostym. No jak widać, spełniło się, ale wchodząc do oktagonu nie byłem tego pewny. Okej. Czy uważasz, Marku, że wycofanie kolan, butów na głowę i łokci było ukłonem w stronę Minimajka, czy pomogło mu to w walce? No zdecydowanie to pomogło Minimajkowi w walce, ponieważ gdybym miał możliwość kopania go kolanem w twarz, bądź chociaż na korpus, no to wtedy zdecydowanie łatwiej byłoby mi go znokautować, no i walka skończyłaby się zapewne w pierwszej rundzie. Miałem wiele takich momentów, w których już aż mnie cisnęło, żeby kopnąć go kolanem, ale no musiałem się pohamować. Zresztą mówiłem o tym na samym początku, że do tej walki musiałem używać przede wszystkim rozumu, żeby po prostu nie zadać mu jakiegoś faulu. A jak byłeś w oktagonie i doszło do pierwszego obalenia przez Minimajka, czułeś taki stres przez chwilę, gdy leżałeś razem z nim? Nie. Jego obalenia nie zrobiły na mnie zbytnio żadnego wrażenia. No po prostu przewrócił mnie, a ja się od razu podniosłem. Było nawet jedno takie obalenie, że udało mi się wejść na dosiad. No i to już mógłby być koniec walki, ale Minimajk tutaj wyszedł. Także chwała mu za to, że wyszedł z mojego dosiadu. Podczas walki słyszałeś swój narożnik, czy nie słyszałeś swojego narożnika, czy tłum był za głośny? Słyszałem jak najbardziej swój narożnik, słyszałem ciebie. Nie było słychać chyba najbardziej, nie? Znaczy, to zależy na kim się skupiasz. Nie skupiałem się na krzykach publiczności, skupiałem się na przeciwniku i na tym, co mówi mój trener. Okej. Liczyłeś na którą rundę? Liczyłem raczej na pierwszą rundę, ponieważ obawiałem się tego, że kondycyjnie mogę nie wyrobić, a tutaj ku mojemu zdziwieniu byłem gotowy nawet na 3 rundy. Mimo że było widać po mnie zmęczenie w drugiej rundzie, to jednak starczyłoby we mnie sił, żeby zrobić tą trzecią rundę, ale wyszło jak wyszło. Kiedy skończyła się pierwsza runda i zaczęła się druga, wiedziałem, że jestem gotowy na 3. Nie spodziewałem się, że walka skończy się w drugiej rundzie, dlatego też troszeczkę odpuściłem, żeby zachować sobie tych sił. A w drugiej rundzie nie czułeś, że te ciosy były słabsze? Dużo słabsze niż w pierwszej? Bo w pierwszej... Ja oszczędzałem wtedy siły. Aha, na trzecią rundę. Bo zauważyłem już po pierwszej rundzie, że Minimajk ma mocną głowę i nie reaguje po prostu na moje ciosy, dlatego stwierdziłem, że zachowam sobie siłę, żeby mieć ją na 3 rundy. Myślałeś, żeby go skończyć w parterze, bo wydawało mi się, że już pod koniec Minimajk ledwo co stał na nogach i wystarczyło go obalić, dlatego podpowiadałem Ci, żeby go wywrócić na glebie i kończyć go. Nasz game plan był taki, żeby obijać go lewym prostym i nie schodzić raczej do parteru, także nie myślałem o parterze. Lepiej trzymać się planu swojego. Ale on już się wywracał, nie? W pewnych momentach. Nie wiem, ja wolałem trzymać się planu, który sprawdzał się, więc nie myślałem o tym, żeby go w trakcie walki zmieniać. Tam na szatni poszły jakieś informacje, że Minimajk ma złamaną, co miał? Złamane żebro, tak? Czy to może być prawda, czy nie? Rozmawiałeś z Minimajkiem o tym? Ma złamane żebro, czy... Doszły mnie słuchy, że rzeczywiście taka sytuacja może mieć miejsce. No to co ja mogę powiedzieć? Czyli nie wiesz? Wiesz? Znaczy, no, masz potwierdzone? Jest takie prawdopodobieństwo, że złamał sobie żebra. Póki co oficjalnej informacji nie ma od Minimajka, ani od nikogo z jego znajomych. Po prostu są takie plotki. Czyli mocno go poturbowałeś. No dobra, no wiesz... Czy ja wiem, czy mocno? To kopnięcie, które go wykończyło... No to chyba było to właśnie łamiące żebro. Bo nie wiem, czy to było aż tak mocne kopnięcie. To było takie średnie raczej. Nie wydaje mi się, żeby było aż tak mocne, ale no to zależy od człowieka. Okej. Okay. No dobra, no więcej pytań, Marek, nie mam. Myślę, że na wszystkie odpowiedziałeś, na które miałeś odpowiedzieć. Cóż, no przejdźmy może do skomentowania tej walki, nie? Tak, bo wszystko mamy nagrane. Sobie jeszcze raz walkę. Wy będziecie ją widzieć gdzieś tutaj, a ja po prostu powiem, co myślę o danych momentach tej walki.
A jeszcze jedno, bo w sumie zapomniałbym o tym pytaniu. Czy zemdlałeś po walce? Bo ja, wiesz, odszedłem od ciebie, ja poszedłem udzielać wywiadów i ktoś mówił, że zemdlałeś po walce. Nie, ale byłem tak już wykończony. Mhm. No bo nie oszukujmy się. Użyłem dosyć sporo energii. Przez 5 minut cały czas musiałem na tym, ob tego nie zapieprzać. I po prostu tak źle się poczułem, ponieważ to może mieć ogromny wpływ na to, dlaczego źle się poczułem. Wziąłem sobie 1,5 litra wody, wypiłem na raz. I wiesz, jak to jest. A po co? Żeby być cięższym? Nie, po walce. A, po walce. Pić mi się chciało. I wypiłem 1,5 litra wody na raz. Aż tyle? No, na raz, serio. Nigdy tak nie miałem. Po prostu przechyliłem. Wodę zodo, oczywiście. Dobra, to co? Oglądamy walkę. Ja już biorę sobie krzesełko i opiszemy. Zaczynamy od pierwszej rundy. To jest moje wejście. Przewijmy sobie tutaj do momentu. No tutaj, jak widać, wchodzę sobie. Jest wszystko git. Fajnie, świetnie. I za chwilę zaczyna się walka, tak? No dobra, masz rozpoczęcie walki. Podchodzimy do siebie. Co ten sędzia robi? Czemu on nas obmacuje, ten sędzia? O co mu chodziło? Jaką mocy mu? No bo dotknął tego minimajka. Nie zwróciłem na to uwagi. Patrz, i teraz będzie gong zaraz. Ale w ogóle nie przywitaliście się, nie? W sensie... Nie, podaliśmy sobie. No gdzie? No przy sędzi, tak się robi. Przy sędzi, ale nie w trakcie walki. Przy sędzi, tak? O, i tutaj od razu lewy prosty, taki jaki był mój game plan. Patrz, jak ktoś mógł kolanem wjechać, nie? No było dużo takich momentów, nie? Mnóstwo. No miały być kolana początkowo, nie? Czy nie? No miały być, ale jednak nie ma. Zobacz, lewy prosty, but. O, tutaj nie potrzebuję tego, ale to tam wiesz. Tak, sobie przewrócił mnie. Chciał niby jakąś dźwignię założyć, a jakoś ja nie widziałem, żeby cokolwiek chciał zrobić. Kolejny but. No i tutaj po prostu go już prostymi obijałem, nie? Pod siatką był sobie. Znaczy, wydaje mi się, że... Była taka różnica wzrostu, nie? Tylko... Tutaj nie. Ale to wiesz, od razu stałem. Obalenia nie były wcale groźne. Ale ten jego narożnik już się podniecił, nie? Ale od razu L. A się, ja tam stałem obok nich i krzyczałem, nie? Koło narożnika, więc... No i co z tego? Dopingowałeś, tak? No dopingowałem, ale trochę... Patrz. Podbródkowy dostał. No, te podbródkowe fajnie wchodziły. No ładnie mu twarz skasowałeś. Ogólnie te buty były dosyć mocne, nie? Te pierwsze były mocne. Później już nie, bo oszczędzałem po prostu siły na trzecią rundę. To się nie spodziewałem, ja nie chciałem go kończyć w drugiej. O, a tutaj go wziąłem do gilotynki, tak? Ale niestety nie dopięłem jej. To ja chciałem go złapać w gardę. No ale mam za krótkie nogi, widocznie. Albo on jest za gruby. A tutaj dosiadł. Tutaj mogłem go już kończyć. I tutaj pamiętam, że krzyczałem mocno, nie? Bo już myślałem, że go skończysz. No ale po wyszedł z tego myślałem, tak? Że go skończysz, tak? Bo się bokiem po prostu ułożył. Gdyby się ułożył na plecach, to by była inna bajka. Lewy prosty. O, tutaj go okrypywałem. Patrz. Co się masz tyle, bo co stało, nie? Nie, co ty? No zobacz, w tym momencie lewy. Patrz, jak próbował wyjść nogi. Tutaj obrona zapaśnicza. Musiałem tutaj uważać, żeby go nie bić w tył głowy. Ale był zamroczony tutaj, przez chwilę. Nie wiem, Mi się wydaje, że o, tutaj o, sobie dostał konkretnego buta, nie? Konkretny front. Tutaj przydusił go na pewno. Wyłapał moją nogę, ale jednak mu się nie udało. Kiedy był ten moment, co ja dostałem strzała? Chyba już był, wiesz? Albo tutaj w tym momencie będzie. No tak, wiesz, schylił się, albo bronił się. Nie, chyba był już. Koniec rundy, tak? Tak. Dobra, teraz przejdźmy sobie do drugiej rundy. Piąteczka, tak? Nie udało się za pierwszym razem. O, i od razu lewy prosty. Nie wiem, co on tutaj próbował zrobić, ale wchodził na mnie. Dziwne to było. No, przytrzymałem go po prostu. Tutaj dużo podbródkowych leciało. Znaczy, tu by idealnym... idealnie czego ci brakowało, to kolano na twarz zasadzić, nie? I to by było koniec walki, tylko była skończona walka w pierwszej rundzie. No tak, ale no... Widzisz. Tutaj już sędzia mówi do niego, broń się. Tak, ale on od razu reagował na to? On dwa razy cię trafił, tylko nie w których momentach. Na pewno raz pod siatką, jak go mijałeś pod siatką i chyba tutaj cię trafił. O, tutaj dostał mocnego. O, ładne podbródkowe. Zamroczyło aż. To jest, zabrakło mi ręki. Nie, on takie sobie zrobił, dlatego nie mogłem go zrobić. Na tym, na żebra. Strasznie. Widzisz? Mocno, okropnie subity na żebra. Teraz to widać z tej perspektywy. No cóż, no mógł poddać się wcześniej, tak? Ale no... Ale on się nie poddał do końca, on patrzył. No skoro chciał, no to już jego sprawa, tak?
Nie rozumiem w ogóle, dlaczego on cię wyzwał do walki. Może go ktoś podjudził? Myślisz, że tak sam z siebie? No nie wiem, ja nie mam pojęcia. A no tutaj sam z siebie chyba leciał do końca. Mógł się podeprzeć, tak? To by miał niewielkie obrażenia, ale że chciał do końca, to wyszło jak wyszło. A on szybko dochodzi do siebie. No tutaj już obydwaj byliśmy sobie zmęczeni. Troszeczkę. No on szybko właśnie wychodził, on trzymał tą gardę, bronił się i szybko z tego wychodził. Potrafił się nagle ogarnąć i strzelać z tymi łapami. I tu koniec walki. Boom. No nie wiem, co to kopnięcie było aż tak mocne, że aż go skończyło. Może go trafił, no wydaje mi się, że mogłeś mu żebro tutaj połamać, nie? Może po prostu trafiłem w odpowiednie miejsce. No i tutaj już mamy końcówkę walki. Nie wiem, jak to oceniasz, bo ja to oceniam, on praktycznie się nie uderzył, nie? Nie miał żadnych możliwości dla skończenia walki. No delikatnie mnie uderzył. Moim zdaniem była pewna dominacja, nie? Ale jakby były te kolana, ta walka by nie trwała dłużej niż pierwsza runda. Niemożliwe, bo byłeś... Ale w sumie spoko wyszło. No wyszło okej. Były mniej więcej równe szanse w takim razie. Coś myślisz? Nad kimś? Nad kolejną osobą? Myślę. Nad kim? Nad trzema osobami. Nad trzema? Tak. Ale co? Na te swoje mamy, czy na następne? Na ten, a czemu nie? Na te? Co będzie? Na szóste MMA. Szóste Fame MMA. Myślisz, że na szóste? No cóż, ja mam trzech wybranych przeciwników, który mi podpadnie, albo który będzie chciał, to tego po prostu będzie trzeba wyzwać. A wszyscy mają 18? Bo ty w ogóle jesteś chyba najmłodszy oprócz wiewióra w Fame MMA, nie? A ile tam ten wiewiór ma? Nie wiem, on chyba nawet nie był pełnoletni jak walczył, chyba miał przed 18 był, a ty jesteś po 18. Tak można. No ja dopiero z 18 skończyłem, tak. Dobra, także właśnie w taki sposób prezentowała się moja walka. Dziękuję, drodzy Państwo, za obejrzenie tego filmu. Od jutra już zaczynamy filmy normalnie na Kruszwila, codziennie o godzinie 15:30, a w weekendy troszeczkę wcześniej. Do widzenia.